Echa tygodnia, echa tygodnia, echa tygodnia, echa tygodnia, echa tygodnia. Echa tygodnia, witamy Państwa serdecznie. Od początku wakacji słońce nawet przez chwilę nie daje nam odetchnąć. Najwięcej ze słońca i pogody cieszą się oczywiście urlopowicze. Z kamerą topu odwiedziliśmy nadmorską miejscowość Krynica Morska. O walorach tej miejscowości, zwłaszcza dla tych, którzy nie są zdecydowani, gdzie spędzić urlop, z upoważnienia burmistrza Krynicy Morskiej, Jana Boduszko, specjalnie dla widzów topu, mówi radny miasta, członek zarządu Krynicy Morskiej, Grzegorz Gliński. Serdecznie witam mieszkańców Pabianic, telewidzów telewizji kablowej TOP w miejscowości Krynica Morska. Szanowni Państwo, jeszcze macie na pewno problem, gdzie wybrać się na urlop, gdzie spędzić miło, przyjemnie, wesoło i w miejscowości, którą na pewno uznacie za przyjemną. Taką miejscowością polecam Państwu Krynicę Morską. Miejscowość, jak zapewne wiecie, leżącą nad Bałtykiem, na tak zwanej Kosie. Kosa to znaczy na Mierzei Wiślanej, tworzącą na mapie tak zwaną Kosę. Szanowni Państwo, Krynica Morska swymi walorami przewyższa niektóre kurorty nadmorskie. Jest to pas zieleni w szerokości 800 metrów do 1200 metrów, na którym znajdują się ośrodki wczasowe, domy mieszkańców, jak również to, że po jednej stronie mamy Zalew Wiślany, a po drugiej stronie mamy Morze Bałtyckie. Jeżeli chodzi, powiedzmy, o naszą plażę, jest to plaża czysta, dopuszczona przez sanepid. Również to, że mamy szeroką plażę, na której luźno można wypocząć. Woda w Bałtyku w tym roku okazuje się, że pobiła swoje rekordy. 21 do 23 stopni można było zanotować temperaturę wody. Poza tym pas zieleni morskiej, który właśnie tworzy ta mierzeja, daje tak zwane płuca nie tylko dla Gdańska, ale również i dla Elbląga. Ciekawą sprawą również jest to, że woda w Zalewie Wiślanym również jest w tej chwili czysta. Dzięki temu, że dookoła tego zalewu powstały już oczyszczalnie ścieków. To daje, że pojawiły się pierwsze raki w Zalewie Wiślanym. Krynica Morska na przekór temu, że mówimy morska, również ma coś wspólnego z Krynicą Górską. Mówiąc to w cudzysłowie, to jest to, że również jest pofałdowana, pagórkowata. Przyjeżdżając tu, człowiek myśli, że tylko może chodzić po płaskim terenie. Okazuje się, że nie. Dojście do morza troszeczkę wymaga wysiłku. Mam nadzieję, że spędzony czas tutaj, w Krynicy Morskiej, zaowocuje tym, że polubicie tę miejscowość i po raz drugi, trzeci i kolejny również tutaj przyjedziecie. Mam również nadzieję, że wypoczynek tu właśnie, w tej oazie zieleni, w tej oazie aerozolu bałtyckiego, który choć nie ma pogody, to jednak daje to, że dzieci, które przyjeżdżają tutaj, mają tak zwaną wentylację płuc, polegającą na tym, że mama czy rodzice mają to, że do grudnia czy przez cały rok dzieci nie chorują na anginę. Jest to teren czysty, oddalony od przemysłu,
co najmniej około 70 km. To właśnie w Krynicy Morskiej można było spróbować dosiąść byka i ujeździć go. Miało oczywiście to miejsce na Wesołym Miasteczku. A więc zobaczmy, jak ujeżdża się mechanicznego byka. Krynica Morska, Szanowni Państwo, posiada dużo ośrodków czasowych. Jest ich około 40. Z tym, że chciałbym Państwa przestrzec, że w tym okresie, a mamy lato upalne, może już nie być miejsc. Ośrodki czasowe zaspokajają swoje miejsca już od miesiąca maja. Prosiłbym jednak, aby można było skorzystać z kwater prywatnych. Kwatery prywatne w Krynicy Morskiej są zróżnicowane standardowo i jak również finansowo. Wiadomo, że można wypocząć luksusowo, jak również skromnie, ale wiadomo, że najważniejszą sprawą w tym temacie to jest wypoczynek. Wypoczynek, który uważam każdemu z nas się należy. Szanowni Państwo, jeżeli macie jeszcze dylemat, gdzie wybrać się, serdecznie zapraszam w imieniu burmistrza pana Jana Boduszka do Krynicy Morskiej. Tu oprócz spania, popularnego spania, noclegu, można również jeszcze dobrze zjeść, dobrze się zabawić. I myślę, że przyjeżdżając tutaj do Krynicy Morskiej, nie będzie to was jedyny, ostatni przyjazd do Krynicy. Bo Krynica w samej już istocie swojej jest piękną miejscowością, gdzie można naprawdę swobodnie wypocząć, bo chciałbym również podkreślić, że Krynica należy do Parku Krajobrazowego. Tu można znaleźć i ciszę, i wypoczynek, i zabawę, a tak samo również i dla małych dzieci znajdzie się rozrywka. Są i karuzele, są i różne pola, place zabaw. Również można spędzić urlop na kampingu. Jest duży kamping, czysty kamping o standardzie już europejskim. Proszę Państwa, to nie jest reklama, czy kryptoreklama. To jest zaproszenie Państwa do Krynicy. Wybierzecie Państwo, nie pożałujecie. Dziękuję za uwagę. My również serdecznie zapraszamy Państwa na urlop do Krynicy Morskiej, a wszelkich wiadomości o wolnych pokojach można zasięgnąć pod numerami telefonów. Kierunkowy 050 76 075 lub 76 527. Popatrzmy jeszcze przez chwilę, jak to jest w tym roku nad morzem.
nad morza wracamy do Pabianic. Pabianice nigdy nie były Mekką dla turystów. Ośrodki wypoczynkowe, które mamy, dawno nie spełniają warunków, wymogów nowoczesnej turystyki. Mamy ich kilka. Jest basen na Lewityni, który, powiedzmy sobie, ze względu na czystość wody bądź jej kolor, odstrasza nas nieco. Basen kryty na Włókniarzu, bo nie można się na nim pokazać. Pozostaje basen PTC, na który teraz Państwa zapraszam. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache, nothing but a heartache. Well, until you're czy to prawda, że każdy ratownik ma swoją Monikę? Monika jak Monika, ale każdy ma swoją. Zgadzam się. Ile ich jest? W tej chwili? W tej chwili. W tej chwili nie ma żadnej. Właśnie obserwuję i nie widzę zbyt dużo ludzi. Czy to jest tak zawsze, czy może w soboty, niedzielę przychodzi tu więcej ludzi? Raczej zawsze jest. Tak, raczej zawsze. Niezbyt. Niezbyt dużo jest ludzi ogólnie. A na co oni liczą? Znaczy na co liczą przychodząc tutaj? Czy mogą się tutaj nauczyć pływać? Czy są tu jeszcze jakieś nieorganizowane rozrywki? Każdy kto chce może zgłosić się do nas i poprosić o jakąś naukę pływania. My bardzo chętnie pomożemy, ale jak dotąd nie spotkałem się z czymś takim. Form zorganizowanych nauk pływania tutaj nie ma? Nie ma jakichś takich, ale każdy... Nie mamy uprawnień do tego. Ale jesteście ratownikami. Tak, ale do nauki pływania to potrzebne są uprawnienia. A żeby uczyć kogoś pływać tak w grupie. Ale można na was polegać, sądząc przynajmniej po waszych koszulkach. Jaka przeciętna wieku jest tutaj na basenie? No raczej jest to młodzież, w przeważającej części. 16-17 lat. Mieliście do tej pory jakieś kłopoty tutaj? Nie, raczej nie. Nie, żadne. Nikogo nie trzeba było wyciągać z wody? Na szczęście nie było takich, że żadnego przypadku. Kłopoty z alkoholem? Nie zdarza się chyba. No raz się zdarzyło z tym, że po prostu powiedzieliśmy, żeby człowiek do wody nie wchodził. Na ogół respektują wasze zarządzenia. Jest wasza praca wakacyjna, czy już ogólnie jesteście ratownikami i będziecie to dalej kontynuować, na przykład na krytym basenie, później w Włókniarze? To znaczy, to jest nasza praca wakacyjna. Oprócz tego pracujemy na krytym basenie na Włókniarzu, ale jest to praca społeczna. A teraz pracujemy w okresie wakacji właśnie za pieniądze. Ale tylko teraz. Dziękuję wam bardzo, życzę brązowej opalenizny, do zobaczenia. Wypoczywa pani tutaj po pracy, czy jest to urlop? Jest to urlop, mam wakacje. Sama z dziećmi? Z dziećmi, tam stoją chłopcy. Podoba się pani tutaj na basenie PTC? Pewnie, że tak, od lat tu przychodzę. A co się pani nie podoba? Ja wiem, mało cienia, mało drzew. A mi się wydaje, że na urlopie najwięcej, najważniejsze jest słońce. Życzę pani tego. Dziękuję bardzo. Chętnie przychodzicie na basen PTC? Tak. Zawsze? Codziennie? No raczej tak. Fajne tutaj jest towarzystwo? Tak. Oprócz słońca co wam jeszcze potrzeba? Dużo wody i to wszystko. Widzę książki. No też. Znaczy nudzi się tutaj troszeczkę? Znaczy nie. Przydałaby się jakaś piłka może? No piłka. Trochę więcej muzyki.
Trochę więcej muzyki. Właśnie. No to musicie ze sobą przynieść następnym razem radio, mi się wydaje. Życzę wam słońca i ładnej pogody. Dziękujemy. Cześć. Cześć. Dzień dobry. O co najczęściej pytają w Czasowicie? Co najchętniej kupują u pani w kiosku? Lody, napoje. Czyli wszystko, co zimne jest? Tak. Coś do jedzenia? Też. Do której pani pracuje? Do samego końca? Tak, tak. Aż ostatni klient nie wyjdzie z basenu? Tak, jak długo jest basen otwarty, tak długo pracuje. Przypominamy, że basen BTC jest czynny codziennie w godzinach od 10 do 18 i od 18.30 do 22. A ceny biletów, bilety ulgowe 10 tysięcy zł, a normalne 15 tysięcy. No cóż, kończymy nasze odwiedziny na stadionie PTC. Słońce świeci, woda ciepła, czysta. I mi się wydaje, że jest to jedyny obiekt w Fabianicach, na który mogę państwa zupełnie szczerze zaprosić. Od niedawna na osiedlu Bugaj przy ulicy Drewnowskiej 24 otworzyła swe podwoje najlepsza pizzeria w mieście. Znakomita obsługa, architektura i wystrój wnętrza sprawia, że można tu spokojnie się zrelaksować, konsumując jedną z 30 proponowanych pizz i popijając najlepszymi napojami. Witam państwa w podwojach nowo otwartego lokalu pizzerii w Pabianicach przy ulicy Drewnowskiej 24. Jest to lokal, w którym znajdziecie państwo ponad 30 gatunków pizz sporządzanych według oryginalnych receptur włoskich na oczach klienta. Podajemy również napoje chłodzące, piwa, głównie reklamowane EB oraz desery lodowe. Myślę, że amatorzy mocniejszych trunków znajdą również coś dla siebie. Lokal czynny jest codziennie w godzinach od 12 do 24. Sprawą otwartą pozostaje nazwa pizzerii, na którą to został rozpisany konkurs w gazecie reklamowej. Na najatrakcyjniejszą nazwę czeka nagroda niespodzianka. Serdecznie zapraszam do naszego lokalu. Przypominamy, że właściciele pizzerii, państwo Ewa i Stanisław Świerczyńscy, ogłaszają konkurs na nazwę pizzerii. Oferty prosimy składać osobiście w pizzerii przy ulicy Drewnowskiej 24 do końca lipca. Za najlepszą nazwę nagroda niespodzianka, która zostanie wręczona przy udziale kamery Topu. Pizzeria zatrudnia najlepszych fachowców, a każdy z państwa może być uczestnikiem przygotowywania swojego posiłku. Pizzeria prowadzi również sprzedaż swych wyrobów na wynos.
Znana dobrze pabianiczanom kantrowa grupa Colorado niebawem wystąpi na pikniku country w Mrągowie. Cześć pabianiczanie, już jest po koncercie oczywiście zespołu Colorado, wspaniały koncert, rewelacyjna zabawa, ale nic nie straciliście, myślę, że zapraszam wszystkich do Mrągowa. Mrągowo w tym roku wyjątkowo 4 dni od czwartku do niedzieli, czyli czwartek, piątek, sobota, niedziela. My oczywiście gramy w sobotę. Będą same najlepsze kapele z Polski, my oczywiście, i z zagranicy. Zapraszam wszystkich do Mrągowa. Cześć, do zobaczenia. Proszę Państwa, i to wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Gorąco zapraszamy do kolejnych Ech Tygodnia w przyszły poniedziałek o zwykłej porze, czyli o godzinie 18:30. Dziękujemy.